hej, z tej stronka spi, jak coś jesteśmy z powrotem w The Last Day of Third Age. I to tylko tak, jak coś, już zrobiłem większość misji tutaj, tam pobiłem trochę orków, tam starałem się jakieś tam wiadomo rzeczy takie porobić. I mam nadzieję, że jak już mam na tyle duży poziom, już mam chyba tam 12 poziom, to ten pan się w końcu do mnie dołączy. Dobra, chwilka. Teraz tak, zwolnimy jednego typka. I jeszcze raz. I teraz próbuję sobie tutaj podjechać do tego kolesia, bo zapomniałem w ogóle, że mam do limitu do armię, ale dobra. Oh my goodness, really? Weź się niech mnie ten człowiek nie denerwuje, no. I teraz pójdźmy. No. Ten object pilot for mesh to pewnie jest, że Gondor upadł. Miejmy nadzieję, że teraz coś mi powiesz. O, dobra. Co? Dlaczego? Zapytam się. Dlaczego on jeszcze nie chce mi tutaj się dołączyć do mnie? What the fuck? To nie czaję tego. Dobra, do Dunlandczyków podejdźmy. Może oni coś będą mieli do roboty. W sensie, że no uda się ich załatwić. Jak nie, to spróbujmy jeszcze podejść do lasu Fanrock. Czy nie, raczej nie, dzięki. Do obozu Dunlandczyków, jak już. O, Dunlandczykowie zostali pokonani w bitwie, ale udało im się zbiec. O, Imladris jest już przeciętny. No, ma jak już ma drugi obóz, to już trochę łatwiej im się chyba idzie ogarnąć siłami. Więc dla nich to dobry motyw. Chwilka, tu podejdźmy. Dobra, miejmy nadzieję, że to jakoś będzie wyglądać w miarę. Okej, czyli ty tutaj masz troszkę doświadczenia. No dobra, spoko. Oddział pościgowy Rohirinów. Okej. Oddziały pościgowe z Lorien. Okej. No, mam nadzieję, że zobaczę kogokolwiek tutaj w regionie. No, nie miałem na myśli was. Wiecie co? Ja może spróbuję im pomóc. Siądźmy z konia. Dobra, czyli oni mają, powiem szczerze, bardzo średnią sytuację. Jeżeli dobrze rozumiem to.
Ej. Gdzie moi są? No, w końcu trafimy. Tak, trafiłem w końcu. Good job for me. Ej! Oh my goodness, za 10 mnie palnąłeś? To mi się nie podoba. Ile ja straciłem? 16 ludzi. No dobra, okej. No nie podoba mi się ta informacja, że straciłem aż tylu ludzi, ale no dobra, no. Dobry strzał. Ilu stracili? No, czyli oni już tutaj nie będą mieć szansy. Przynajmniej w teorii. Czy jakieś tu mają łuczników? Nie widzę żadnych łuczników, to mnie trochę boli. O mój Boże, weź się, spadaj dziadzie. Thank you.
został tylko chyba ten jeden. Czy gdzieś jeszcze... A, tutaj jeszcze pojedyncze jakieś jednostki. No dobra. Jeszcze ktoś tam został daleko w polu. Ale oni stracili, no, dosyć gęsto. Ja straciłem tylko połowę stanu osobowego. Tyle co nic. No przecież... Takie straty to przecież połowa ludzi to co to jest? Chociaż i tak powiedzmy, że ile tam było ze 100 ludzi? Cała bitwa 100 ludzi kontra ich ponad... Nie, czyli ja straciłem... No, było 100 ludzi jakoś... Kontra ich straty to naprawdę... Tutaj dwóch mieli, no dobra. Dunlandzki dzikus, dunlandzki doświadczony wojownik, dobra. Doborowych strzelców, galadrimskich zbrojnych. O, trochę już nie mam żywności, ale... Co się mogło wydarzyć, że tak dziwnie nagle zaczęło tutaj informować mnie? Dobra, spoko. A gdzie on jest? Dobra, to czyli lecimy do obozowiska Lorien. No, powiem tak, lecimy do obozowiska Lorien i znowuż ten czerwony tekst był. What the fuck is that? Nie podoba mi się to. Banda orków. Nie chce mi się bawić przeciwko tym. Nie mam poza tym ludzi. Wszyscy są prawie... za przeproszeniem, ale zmęczeni. Script warning. Division by zero. Nie czaję, o co biega. I nie wiem, o co chodzi. I tyle. Dobra, odwiedźmy baraki. To po pierwsze. No, mam nadzieję, że nie umrę, człowieku. Tutaj, dobry. To teraz tak, weźmy, sprzedajmy to i weźmy sobie suszone mięsko. Dajmy to wszystko i tyle. Gdzie tutaj mam Haldir, a ja mam z Celebornem się spotkać, dobra. Podejdź do miejsca tutaj tego kampu. O, tu jest Haldir, Haldir. Chciałbym się zapytać, gdzie się znajduje Celeborn? Dobra, czyli ty jesteś w obozowisku Imlaritz. Dobrze, to lecimy tam. Okidoki, czyli tutaj jesteście... Zaraz. No, weź, spadaj z tą taktyką. Ej, gro. Imlaritz jest osłabiony. No dobrze, spoko, jasne, oczywiście. To chwila.
Jeszcze raz, podejdźmy do Haldira. Wiem, że to jest główny obóz, dobra. Haldir, wiem, że ty masz GPS-a w sobie, poproszę ciebie. Chciałbym, gdzie znajduje się... do tego obozu Dunlandczyków chcesz dojść. Dobra, lecimy tam szybciutko. A, ochotników w ogóle mogę wziąć. To jeszcze zanim to jeszcze chętnie tutaj poproszę to. Odwiedzić baraki. I weźmiemy, zatrudnimy więcej rzeczy. Dobra. Tutaj zatrudnimy rzeczy, zatrudnimy ludzi nowych. Dobra. Dobra, do obozu Dunlandczyków gdzieś. Aha, okej, jasne, znowuż. Run udało się, aha, ale no dobra, spoko, mi się to nie podoba osobiście. No, gro, proszę cię, bez tych... Aha, bo tu Ester, październik, kreky, coś tam, a, dobra, szaję, o co im chodzi. Dlaczego oni tak bardzo tutaj męczą tym... Coś tu się zrąbało z datą. Umbar? O Jezusie Święty! Chwila. O creep. Poprosiłbym cię, podążaj za mną. Nie, wszyscy do ataku, bo i tak nie potrzebujemy się przejmować tym. No bez przesady, oni tu nic nie mają. Aha, to wiecie co, i tak to nie ma sensu, więc nie potrzebuję. Oh my goodness, what the fuck is that? Imlaric zostało pokonane w bitwie. No powiedzmy, że teraz ciężko mi się tutaj... Chcę uwierzyć, że ja tutaj będę mógł coś zrobić za dużo.
Wschodnia bruzda jest pod oblężeniem. Dobra, lećmy tam. Wiem, że taki trochę odcinek do kitu jest, ale myślałem, że koleś w końcu się dołączy. Run jest osłabione do tego stopnia, że chwilka, run, oh my godness, chwilka, run, nie wiem, czy nie będę musiał was zaatakować, żeby Dale i krasnoludy się nie chciały tutaj w końcu jakoś zorganizować w jakimśkolwiek stopniu. No, powiem szczerze, że to by był bardzo dobry pomysł. Jeszcze ktoś żyje? Nie, nikt już nie żyje, dobra. Nie, tam. Oh my goodness, trochę tutaj nie mam żarcia. Run? Weźcie mi run, powiedz. 1000 ma ludzi. Ło, da hell, ale dużą armię masz. Aha. Schłoniemy, dobra. O, Celeborn! Hello! Podążaj. Gundabad został, aha. Gundabad chociaż pokonany. Dobra, wiadomość. Aha, król Theoden, naprawdę on ma tak wielki oddział. Oh my goodness. To mi się nie podoba. A raporty? Run? Wow, naprawdę on jest coraz bardziej słaby, tak? Jestem ciekawy, czy oni tak będą łazić tutaj. Naprawdę będą pomagać tylko takie pierdółkowate rzeczy. Ile jeszcze żyje? Nikt tu już nie żyje, no właśnie. Dobra, 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 dobra. Dlaczego oni tak spierdziela tym oddziałem zwiadowczym? Okej. No, powiem tak. Na razie mi to się nie podoba, to co ja widzę. Hooker, dobra. Skruszeni są, okej. Run ma 1000 ludzi, dobra. Powiem tak szczerze. Jeżeli dalej tak będzie wyglądać sytuacja... O, bohater Lorien, Talion. Aha, bo ja mam Taliona na poziomie 12 chyba. A co? What?
Oh my goodness, myślałem, że będę mieć więcej. Nie wiem, co jest z tym, nie mogę dołączyć nikogo praktycznie do swojej ekipy, co mnie trochę irytuje. Jeżeli dalej tak ma ta walka wyglądać tutaj, to ja podziękuję, kurczę mole, no. Ej, Celeborn! Wiecie, że tam jest oddział gdzieś taka możliwość zniszczenia sił Danlandu, ale już oni odzyskali swoje główne siły, więc jest do kitu sytuacja. Chyba, że tutaj byście mogli zaatakować, wiem, że to jest trochę średnio możliwe, ale byście mogli atakować tam, no. Mordor został pokonany w bitwie, ale udało mu się uciec. No dobrze. Weźmy się, posilimy w magazynach miejscowych. Oddajmy to, co mamy, i podążamy dalej za Celebornem. Można uznać to za trochę inne podejście do tego, ale spoko. O, chwila. Czy oni chcą zaatakować Kad? Obozowisko? Oh my goodness, czyli bardzo możliwe, że ja tutaj będę chciał to nagrać. Jeżeli się okaże, że sytuacja tak wygląda, to ja chcę tą bitwę zrobić. No. Nie, akcja. Odpocząć przez jakiś czas i wiem. Oh my goodness! Alieny! A, z chorąży Lothrien, dobra. Dobra, oni widzę, że mają całkowicie w dupie przewagę i się będą chcieli rzucać po prostu. O Jezu, nie, tam widzę trolla. Oh my goodness, kolejnego, drugie, dwóch zabiłem już przez swoich. Dobra, dawaj ta, pomożemy im.
No ale chociaż na koniec bitwa ciekawa się wydarzyła. Nie ukrywajmy, chociaż tyle dobrego. Oh my goodness, weź! Cholerny wierzchowcu, spadaj mi stąd. O, haczykowate strzały tych orków. Mniejsza. Ważne, że mogę strzelać. Kolejny olog. Kolejny. Ej. Jak ja tu nie mogę nic trafić? Dobrze, że trafiłem swojego w tarczę, bo to by było... Ej, ty! Zostaw mnie! Trafiłem go chyba między kolanko. Kurczę, o! Kurde, głupia pindo. Ilu mamy... Aha, mają moi sojusznicy tutaj jeszcze siły. To dobrze. Spadajcie! Spadajcie! Wszyscy za mną! Jeżeli możliwość jest taka... Ilu stracę? O Jezu, kolejne pół oddziału przynajmniej, ale... Mordor straci więcej, bo straci całą armię, więc... No przynajmniej tam miał dwa oddziały dosyć duże, o może tak. Dziwnym trafem, dlaczego ja straciłem najwięcej ludzi, a nie moi sojusznicy wspaniali. Uciekają już ci, nawet to fajnie wygląda. Czyli już praktycznie co, zostały tylko orki im tutaj, no dobra. Ale widać jedną zależność, która zawsze była i będzie. Czyli te siły, które mają mniejszą ilość żołnierzy, zazwyczaj mają o wiele większe problemy i często więcej tracą ludzi niż ci, co mają większą ilość. Gdzie on? Tu gdzieś już ucieka ten, no, jedna jednostka, dobra. Zaraz, tu gdzieś? Mniejsza.
No, zaraz ucieknie, więc mniejsza. No, good job. Okej, czyli o, spoko. Dobra, chociaż dwóch straciło swoje jednostki główne, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Tylko ja się nie cieszę z tego powodu, że nie mam żadnych już ludzi, którzy praktycznie mogliby walczyć. No, w sensie mam trochę ich, ale... No cóż, po tej jednej walce już praktycznie tutaj mam małą ilość tych ludzi. Ale no co tam. Powiem tak, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!